Jest takie miejsce, w którym aż roi się od niezbadanych gatunków i dziwnych zachowań. Zajrzyjmy z kamerą do polskiej dżungli miejskiej. Jest istotą posiadającą cztery kończyny. Te zaś dzielą się na dwie górne i dwie dolne. Przemieszcza się najczęściej w pozycji pionowej, choć może również poruszać się, korzystając ze wszystkich czterech kończyn naraz. Większość ma podobne ubarwienie. Głowy o twardej powierzchni i jaskrawe korpusy. Każdego ranka setki osobników wypełza ze swoich nor i zwolna, lecz z ogromną determinacją, zmierza do miejsc codziennych spotkań. Tu rozpoczyna się wielkie żerowanie. Po zakończeniu posiłku osobniki te zaczynają poruszać się w sposób dość chaotyczny, bez wyraźnego celu i powodu. Część z nich ryje bez pośpiechu. Można odnieść wrażenie, że to zajęcie nadar niebezpieczne, wymagające skupienia i rozwagi. Czasem kilku patrzy, jak jeden, prawdopodobnie zwiadowca, wykonuje wykop. Przeszukane miejsca znaczy, pokrywając je cuchnącą, szaro-czarną substancją, która robi się twarda, pofalowana i szorstka. Z czasem pojawią się tu inne osobniki, wiele z nich wyraźnie zdenerwowanych i sfrustrowanych. Prawdopodobnie tym, że to żerowisko zostało już bezpowrotnie wyeksploatowane. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że część osobników co jakiś czas uzupełnia czarną substancję, o kurwa! Która szybko ulega zniszczeniu. Czynność ta wydaje się nie mieć końca.